Adamom. Stoisko Kultury Gniewu oraz krótki gatek Szymon Holzman. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie do wszystkich standardowe, do wszystkich wydawców, czyli parę premier z okazji MF-ki. Która premiera, który komiks okazał się strzałem w dziesiątkę? Wszystkie. Jest poważnie. Bardzo dobrze sobie poradziły nasze nowe komiksy. Po części też dlatego, że wszystkie są polskich autorów, którzy byli tu na festiwalu, podpisywali, rozdawali autografy, więc jakby to siłą rzeczy zawsze pomaga premierze i sprzedaży tytułu. Mamy Powstanie Gawronkiewicza i Marzeny Sowy, mamy Podolca nowego z Mieleckim, Podgląd, debiutantka Anna Andruchowicz w Obcej Skórze, bardzo ciekawy komiks i co jeszcze? A, i rzecz, która nam się skończyła najszybciej, czyli Ostatni Przystanek Tomasza Grządzieli, też debiut albumowy tego rysownika. Więc jakby tak, bardzo się cieszymy, wszystko bardzo fajnie poszło. Robiąc sondę, część ludzi właśnie wykazywało zainteresowanie bardzo Powstaniem i Ostatnim Przystankiem. Mhm. I Ostatni Przystanek się skończył. Tak, skończył się. No to dostaliśmy po prostu za mało z drukarni, o tyle. Bo gdybyśmy mieli więcej, to byśmy sprzedawali jeszcze więcej, do tej chwili nawet. Także bo Tomek tutaj ostro, intensywnie rozdawał autografy. No ale pozostaje się cieszyć, że nie wracamy do Warszawy z pełnym bagażnikiem, tylko z pustym. Gratuluję. Czy jakieś komiksy z innych wydawnictw były oczekiwane przez Ciebie? W sensie premiery. Ja choruję na komiksy, więc ja oczekuję... ja wszystkie komiksy chciałbym mieć, przeczytać i patrzę, co robią zaprzyjaźnieni wydawcy i kupuję, staram się kupować i być na bieżąco ze wszystkim, więc mnie interesują wszystkie nowe komiksy. Czy przez pryzmat poprzednich lat widzisz jakieś różnice, jeśli chodzi o MF-kę? Coś poszło na plus, coś jest na minus? Trudne pytanie. Znaczy, na pewno się rozwija impreza. Jest bardzo dużo osób. I to są inne osoby niż jeszcze parę lat temu. Jakby parę lat temu było taki profil czytelnika, miłośnika komiksów w Polsce był taki dość wyraźny i to właśnie... Nie będę tego próbował opisywać, ale jakby widać było, że te osoby przychodzą na imprezy komiksowe. Dzisiaj mamy rodziny z dziećmi, zupełnie inny przekrój, że tak powiem, czytelników i fanów. Ludzie, którzy przychodzą po bardzo konkretne tytuły, nie kupują, nie czytają wszystkich komiksów, ale interesuje jakaś tych tematyka i przychodzą, szukają tego typu rzeczy. Więc jakby połączenie festiwalu komiksu z festiwalem gier sprawiło, że pojawiają się inni naturalni ludzie. I to jest fajne, tak powinno być, jakby otwiera się komiks na po prostu na każdego tak naprawdę. I już dzisiaj nie trzeba być komiksowym nerdem, żeby tu przyjeżdżać, bo jest to, powiedziałbym, taka impreza dość rodzinna. Kultura Gniewu jakiś czas temu wprowadziła imprint Krótkie Gatki, czyli komiks kierowany do młodszego odbiorcy. I teraz przez pryzmat tego czasu, czy możesz już wydać jakąś ocenę, czy to był dobry pomysł, czy to był zły pomysł, jakie wyszły z tego następstwa? To był świetny pomysł, który udało nam się świetnie zrealizować i to jest duży sukces. To jest duży sukces, z tego się bardzo cieszymy. Jakby i pozwolił nam on też jakby no właśnie, dotrzeć do trochę nowej grupy czytelników. Jakby, no. Myśmy też jakby stąd też narazili się ten pomysł. Mieliśmy świadomość tego, że nasi czytelnicy, którzy kupowali te komiksy, które od 15 lat wydajemy, dorośli, doczekali się dzieci i chcą też tym dzieciom, chcą te dzieci wprowadzać w świat komiksu, który jest pięknym, wspaniałym światem. I okazało się, że tak faktycznie nasza diagnoza rzeczywistości była trafna. I nasi fani, którzy są z nami od lat, teraz kupują też dla swoich dzieci komiksy, które pewnie im jeszcze podczytują, także... Ja się ośmielę rzucić taką tezę, że to był taki iskra zapalna, żeby ruszyć całą tą lokomotywę i zwrócić uwagę na publikacje dla najmłodszych, ponieważ zazwyczaj, owszem, były stare komiksy, tytusy, kleksy, można cały czas polecać, aczkolwiek to spowodowało, że się okazało, że powstaje dużo ciekawych twórców, którzy spełniają się idealnie. Oczywiście. Jakby Tomy Samojnik, którego publikujemy, okazał się być absolutnym strzałem w dziesiątkę, bo nie tylko robi komiksy dla dzieci, ale też robi komiksy, które mogą czytać wszyscy, bo są to znakomite po prostu historie. Znakomite komiksy, które może czytać cała rodzina, zabawne, mądre, absolutna gwiazda, myślę, i najlepsze jeszcze przed nim. Jednoosobowy Walt Disney. No, pewnie Tomek by się oblał rumieńcem, bo jest bardzo skromnym i pracowitym twórcą. Nie, po prostu robi swoje, ma swoją pasję, swoją zajawkę, jest w tym znakomity.
Dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście życzę samych sukcesów wydawniczych i... Dziękujemy bardzo. Dzięki.